Kamil Hadała po zwycięstwie na gali Strive 4. Kamil, rozumiem, że kawał ciężkiej walki za tobą, widać efekty. Tak, no bardzo ciężka walka. Przeciwnik mi się zmienił tydzień przed galą, trochę przygotowaliśmy się na innego chłopaka. Ale ogólnie bez kitu spełniałem ten plan, co mówił, co z trenerem. Widzę, że z walki na walkę idzie mi coraz lepiej, słucham się trenera. Ja nie miałem jakiejś bogatej amatorskiej kariery, bo zacząłem w wieku 25 lat, więc jakby od razu poszedłem walczyć zawodowo, więc cieszy mnie to, że już piąta walka i słucham się trenera, słucham się planu. Tydzień przed galą zmienił się przeciwnik, nja? Miałem walczyć w ogóle z innym przeciwnikiem, miał mieć 1,83 m, walczyć z Majkuta. Tak troszkę inny plan, ale spoko, ogarnąłem to, cieszę się, że ogarnąłem to. Jeszcze tydzień przed galą byłem chory, nie? Gorączkę miałem. Miałem takie głupie myśli już w głowie, żeby nie walczyć, ale stwierdziłem, że raz się żyje, trzeba to przeżyć i dobrze, że przeszło mi to wszystko i cieszę się, że wygrałem. Jak usłyszałeś, że zmieni ci się rywal, była frustracja? Kurde, to w ogóle było takie dziwne, bo gadałem z takim kolegą ze Szczecina i on mi nagle pisze, to był piątek wieczór, on mi nagle pisze, że szukają do mnie rywale. Ja mówię, jak do mnie rywala szukają? A on mówi, no, że zaproponowali mi walkę z tobą. Ja mówię, jak ze mną? Przecież ja mam tego przeciwnika. No i zadzwoniłem do trenera, trener nie mógł odebrać. Zgadaliśmy się rano, no i zadzwonił do Artura. Artur mówi, że tak, no, że zapomniałem, jak ma Kacper Matyszewski się wycofał z walki. No i była taka frustracja jednodniowa, w sensie, kurde, jak tak miesiąc do walki wycofa się przeciwnik, czy dwa tygodnie, to jeszcze spoko, no ale dzień do gali, to żeby tak ktoś skoczył na zastępstwo, no to ciężko myślałem, no ale na szczęście znalazł się Marcelo Morelli, no widać, że był w treningu, bo jeszcze czasem sobie myślałem w głowie, a pewnie tak do skoku sobie wskoczył, bo tak prześledziłem go szybko na Instagramie, widziałem, że przyjechał do Warszawy w lipcu, to tak myślę sobie, że po prostu przygodę chciał przeżyć w Polsce, ale naprawdę no, postawił mi twarde warunki. Ogólnie cieszę się, bo znów jakby w walce prowadziłem bardziej w stójce walkę. Wszyscy mają mnie za parterowca, bo więcej osiągnięć miałem zawsze w parterze. Ale cieszy mnie to, że właśnie to było dużo. No było MMA, stójka, parter, nie? Ale ogólnie chyba tym parterem tak przewyższałem tą walkę, że udowadniałem też, że te rundy są dla mnie. Słuchaliśmy trochę komentatorów podczas twojej walki i rzeczywiście obaj zwracali uwagę na to, że ty jesteś zawodnikiem, który potrafi, jak już sobie ustawi człowieka w parterze, no to potrafi tam w tym parterze dominować. Ta dominacja właśnie w grapplingu była ewidentnie widoczna. A powiedz mi, czy na Matyszewskiego był dokładnie taki sam plan, żeby rzeczywiście obalać i uwijać się z nim w tym parterze, czy tam chciałeś bardziej próbować tej stójki? Nie mogę powiedzieć, bo jeszcze będę z nim walczył. Nie no, nie no, ogólnie co, no, MMA, nie, przekrojowo, nie, jakbym wygrywał w stójce pewnie z nim, to bym się bił z nim w stójce, nie. Może bym sobie zaznaczył rundę czy coś, ale ogólnie to jest taka specyfika, nie, że jak ktoś jest długi jak on, a ja jestem mniejszy, taki bardziej krępszy, to wiem, że łatwiej mi było w nim w parterze, bo jak robiłem kulanki z takimi chłopakami nawet z wyższych kategorii, ale oni byli dudzy, to mi dużo łatwiej z nimi było, nie, a z takimi małymi krępkimi jest ciężej, ale naprawdę nie, że zlekceważyłem, bo ja nikogo nie lekceważę, ale myślałem, że ten Marcelo będzie gorzej trochę przygotowany, ale bez kitu gość mnie podłączył. Podłączył mnie 2-3 razy, zajebał mi tak na wątrobę, dostałem, jakby za tym poszedł i widziałem, że ten Radek Paczuski kiedy parę razy tam krzyknął, idź w niego, idź, on tego nie posłuchał, nie? Naprawdę jakbym wtedy poszedł na mnie, mógłbym mieć wielkie problemy, nie? Więc nie pokazywałem tego po sobie, że dostałem, ale było dobrze, nie? Fajnie, że wygrałem, nie? A czy miałeś takie momenty, że czułeś, że za chwileczkę po prostu uda ci się tę walkę skończyć? Nie było takiego momentu. Bardziej wiedziałem, że go skontroluję. Nie widziałem, żeby tak zdychał, nie? Nie widziałem, żeby oddychał rękawami. Ja co jakby przygotowanie mam z inną specyfikę tego wszystkiego, bo jakby uczę się tego cały czas. To mówię, to nie było tak, że ja miałem 5 lat amatorskiej kariery, tylko muszę tak, to pamiętam, nie. W zawodowstwie lepiej nie popełniać tych błędów, bo kurczę, no zawodowstwo jest bardzo ważne, lepiej je popełniać w amatorstwie, ale mam coraz więcej wniosków z walki na walkę. No i wiadomo, ten stres podczas walki, zawsze jest taki stresik, coś jest zawsze, coś, to jest coś innego. Walka, trening, sparingi, to jest w ogóle coś innego, nie? Jasne. No dobrze, to w zasadzie dwa pytania ostatnie ode mnie. O ten werdykt sędziów. Usłyszeliśmy 29-28, 28-29, 30-27.
przed tym wywiadem wspomniałeś sam, że jesteś zdziwiony tym sędzią, który widział wygraną twojego rywala. No właśnie, to jest dziwne, no bo co, on mnie obalił w pierwszej rundzie, ale ja zaraz potem wstałem, on mnie nawet nie ustabilizował. Ja go wywaliłem w drugiej rundzie, to chociaż go ustabilizowałem te 30 sekund i leżałem sobie na nim i coś tam robiłem. No nie wiem, wydaje mi się, że po moje kopnięcia więcej znaczyły niż, nie wiem, on tam kopnął jakiegoś haja, ale te haje mnie nawet nie zamroczyły, a ja widziałem, że jak ja kopałem moją lewą nogą, to że go przestawiało, nie? Więc jakby, no nie wiem, no widocznie sędziowie spod klatki różnie widzą, nie? Tak jak różne są walki też w UFC, czasem zawodnicy dostają tak zwanego wała, ale na szczęście cieszę się, że nie dostałem stricte przysypowego wała i wygrałem. No cieszę się bardzo, kurde, przygotowałem się bardzo mocno do tej walki. Nie cieszę się, że się tak skończyła, nie? Bardzo się cieszę z tego, nie? Jak wychodziłeś do werdyktu, miałeś w sobie ten spokój, że wygrałeś? No, wiedziałem, że wygrałem, bez kitu. Miałem coś w środku, więc myślę, wygrałem na 100%. Jeszcze wiedziałem, że w tej trzeciej rundzie go obaliłem. Jeszcze patrzyłem na niego, widzę, że on tak ledwo co oddycha. To naprawdę widziałem, że jest dobrze. Kamil, dochodzi połowa października. Dałbyś radę jeszcze w tym roku wejść do klatki, wrócić tu ponownie, czy już nie? Nie ma szans. Mam rozwalone nogi, to się będzie leczyć na pewno z 2-3 tygodnie. Myślę też nad zmianą teraz stylu walki, bo kurde, ja co walkę jestem porozbijany od moich kopnięć. Znaczy, pewnie moi rywale są jeszcze bardziej porozbijani, taka prawda. Jakby nie będę nikogo wyzywał do walki, ale przegrałem jedną walkę w zawodowej karierze, chociaż moim zdaniem to była bardzo równa walka. Nie wiem, że ta przegrana jakoś boli, ale chciałbym kiedyś jeszcze zawalczyć z Kamilem Giezem. Szacun do niego, nie mam nic do niego. Ogólnie jest mega typkiem i w porządku, dobrym fighterem, ale po prostu czuję trochę niesmak, bo trochę za bardzo tam chciałem iść parterem, a w tym parterze on jakby mnie wygrał ze mną. Mogłem bardziej trzymać stójkę, ale moim zdaniem to była równa walka. Bardzo go szanuję, to też mówię oficjalnie, że to jest bardzo dobry fighter, ale chciałbym, żebyśmy się kiedyś spotkali, mogli się jakby zrewanżować, nie? Bo szanuję go bardzo, nie mam nic do niego, tak samo go nie wyzywam do walki, ale może jak jeszcze wygram z dwie walki, on wygra z dwie walki, to fajnie by było zrobić na takim wyższym poziomie taką walkę, bo mówię, czuję się tak, że mogłem coś więcej trochę od ciebie pokazać, ale nie żyję tym, nie? Tak po prostu mówię to do kamery. On chyba dzisiaj walczy z Brazylijczykiem o pas TFL-a. Życzę mu jak najlepiej, żeby wygrał ten pas, bo ciężko zapierdala, jak i ja, ale fajnie by było kiedyś spotkać się, zrobić sobie rewanż. Pozdrawiam go. Super. Kamil, no to na koniec zawsze jest ktoś, osoby, którym warto podziękować za to, że dołożyły cegiełkę do twoich przygotowań, do twojego zwycięstwa. Kto to taki? No to na pewno tak. No to dziękuję mojemu trenerowi, Sebastianowi. On to dzięki niemu ćwiczę, on mnie motywuje. Nieraz miałem różne takie, może nie załamki, ale takie chwilowe momenty zawahania, czy warto, czy nie, czy może coś innego zacząć robić. Ale zawsze mnie trener nawracał na tą drogę sportowca. Dużo mi dał w życiu sport, nie? Dużo się zmieniłem. Sport mi pokazał nową ścieżkę w życiu, którą chcę kroczyć. Dziękuję, muszę powiedzieć, moim trenerom, z którym się teraz przygotowuję, czyli pozdrawiam Sebastiana Kotwicę, Maćka, mojego trenera od jiu-jitsu, Maćka SMS-a Kozaka, tak samo mojego trenera od motoryki. Bardzo pozdrawiam też, teraz troszkę mniej ćwiczę z Tomkiem z Sararą, bo ale te fundamenty stójkowe no to mam tylko od niego, taka prawda, więc pozdrawiam Tomka i Diviego. Kogo mogę pozdrawiać jeszcze z moich takich trenerów? Pozdrawiam mojego trenera od motoryki ziemskiego, bo robimy teraz dobrą robotę. Lepiej się czułem do tej walki przygotowany. Co, wszystkich moich sponsorów, czyli pana Piotra Bajdę, Fitness Body, pana Łakome z firmy DES, Body House Bochnia, Grześka Pałkowskiego i jego brata też Pałkowskiego, którzy załatwiają w Szwajcarii pracę, to jest też kolejny mój sponsor i chłopaków z familii Bochnia, którzy mi pomagają od początku w przygotowaniach. Teraz akurat po wygranej pizzę na pewno będę jadł. No i co, dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają, moim kibicom, mojej dziewczynie, narzeczonej, przepraszam, mojej mamie, która zawsze mnie wspierała, która zawsze mi pomagała w życiu i wszystkim, którzy się dokładają do tego, którzy we mnie wierzą, bo wiem, że tak na początku jak zaczynałem, to mało kto we mnie wierzył. Widzę, że teraz mnie już życie nauczyło, nie? Jak jest dobrze, to jest zawsze kolegów jest dużo. Jak jest słabo, to ci koledzy odchodzą, więc jakby
się trochę poznałem na ludziach, wiem jak jest, więc jakby szanuję tych, co zawsze byli przy mnie, zawsze we mnie wierzyli, zawsze mnie dopingowali i cieszę się z tego, co teraz mam. Jakby i co? No i co, kogo jeszcze mogę pozdrowić? Moich sparring partnerów, moich kolegów z teamu i wszystkich ogólnie, którzy mi pomagają. Nie? Dziękuję też właśnie kibicom, którzy mi pomagają. Zajebiście, cieszę się z tej wygranej, chociaż pewnie mam, nie wiem, mam nadzieję, że mam nosa złamanego, bo jak się przygotowałem w lipcu do walki, to też mi złamali nos. I mam nadzieję, że nie mam teraz złamanego tego nosa, bo nie chcę mi się go znów iść nastawiać. Ale nie zawalczę na pewno już do końca roku, wydaje mi się, bo mam nogi porozwalone. Poza tym to był taki mój fundament teraz spokoju, że wygrana ta walka, bo w styczniu jadę do Tajlandii i cieszę się tak bardzo, że zaliczyłem ten rok, mam dwie wygrane, jadę do Tajlandii w styczniu, teraz będę po prostu pracował, zarabiał sobie pieniążki i odkładał sobie na tą Tajlandię, więc cieszę się bardzo z tego wszystkiego, nie? Super. Świetnie. Serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę, Kamil. Gratuluję jeszcze raz wygranej. Kuruj się zdrowiej, baw się dobrze w tej Tajlandii i wracaj. Ja też dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam całe In The Cage i co, pozdrówki, zdrówka, Kamil Hadała, pozdro.